Witajcie kochani, tutaj dr Basia. Dzisiaj przedstawię Wam dosyć ważną różnicę pomiędzy takimi jednorazowymi bądź wielorazowymi końcówkami. Robią często błędy właśnie osoby, które zdają egzamin czy na higienistkę, czy na asystentkę, ponieważ nie zwracają uwagi na bardzo ważne, istotne szczegóły, a etap segregacji odpadów na egzaminie, tak samo jak w gabinecie stomatologicznym, jest mega istotny. Ja tutaj dzisiaj położyłam wszystko właśnie, aby podkreślić wagę tego tematu na jałowej płytce. Zestaw diagnostyczny, który powinien być zawsze przygotowany, no to tutaj zostawiamy sobie na boku. On też powinien być przygotowany na oddzielnej tacce. Natomiast dzisiaj zwracamy uwagę typowo na skład tej płytki. I mamy tak. Końcówkę do ślinociągu, która zawsze jest jednorazowa. Ta końcówka jest zawsze wyrzucana jako odpad tak jednorazowy, zawsze w gabinecie stomatologicznym do worka czerwonego, czyli na odpady skażone. Druga rzecz to jest końcówka jednorazowa do ssaka, z tego względu, że ona tutaj nigdzie nie jest podpisana, nie jest oznaczona żadną temperaturą i na to zwracać uwagę, jaką końcówkę do ssaka będziecie brać, ze względu na to, że często zdarza się, że osoby na egzaminie wyrzucają właśnie tę końcówkę do kuwety z roztworem do dezynfekcji i wtedy lecą Wam punkty za kuwetę i za worek czerwony, dlatego że no, jakby jest to bardzo, bardzo istotny błąd, czyli jeżeli końcówka do ssaka nie jest określona żadną temperaturą tutaj wybitą, to jest to po prostu rzecz jednorazowa. Różnica jest taka, że tutaj mamy ssak właśnie, końcówkę do ssaka wielorazową, tak? To są dosyć drogie rzeczy w gabinecie stomatologicznym, tak to wygląda. I tej końcówki nie wolno wyrzucać do worka czerwonego. Ta końcówka jest wielorazowa, wyrzuca się ją do kuwety z roztworem do dezynfekcji dużych narzędzi, a na takiej końcówce szukamy właśnie takiej informacji, tak jak tutaj 135 stopni, no, rozmiarówka tego ssaka i oznaczenie pary wodnej, czyli że można takie narzędzie autoklawować po prostu, czyli poddawać sterylizacji wysoką temperaturą, czyli parą wodną w autoklawie, tak? Mam nadzieję, że trochę Wam rozjaśniłam i nie będziecie już wyrzucać końcówek jednorazowych do kuwety z roztworem do dezynfekcji, bo są to rzeczy jednorazowe. Subskrybujcie kanał, lajkujcie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.